witam w kolejnym odcinku. Deszczyk mi tu popaduje, tak więc będzie słychać szumy w tle. No ja pracuję w warunkach polowych, tak? Składam tam, gdzie jestem, to mam chwilę, to składam te wasze filmiki. Od razu chciałam podziękować wszystkim, którzy dołączyli do nas, a także naszym wiernym widzom. Ostatnio mieliśmy plażę Palasses i my ruszamy w dół. Już momencik, pokazuję. Zawsze jak robię na próbę, to wszystko pięknie działa. Jak chcę wam pokazać, to wtedy coś tam zawsze nie działa. Z plaży Palasses przemieszczamy się zaledwie 17 km do najbardziej znanej plaży w Albanii, Gjipe Beach. Jest ona reklamowana jako najlepsza miejscówka do spania na dziko. No, dziko to tam może było parę lat temu, ale teraz wiecie, no jest tak średnio. Jest to bardzo popularne miejsce, jest tam małe pole namiotowe, dwa bary i mnóstwo ludzi przychodzi tam zaglądać, szczególnie jeśli jest ładna pogoda. My akurat nie trafiliśmy i pogoda nie była za fajna. Ale no, byliśmy, zobaczyliśmy i nam się nie spodobało. Znaczy, plaża sama w sobie jest okej, ale to nie jest to, co my szukamy. Dodam, że na plaży są dwa bary, które mają astronomiczne ceny, więc jak zdecydujecie się tam pojechać na jeden dzień, to koniecznie weźcie ze sobą jakieś zapasy. Do samej plaży raczej nie dojedziecie samochodem, nawet jeżeli jest to samochód terenowy, no to konia z rzędem, kto tam zjedzie i wjedzie. Jak puste auto, no to pewnie bez problemu, ale jak się jest załadowanym, tak jak my, na maksa, no to trudno, trochę ciężko. U góry jest parking, za który trzeba niestety słono zapłacić. On kosztuje 200 lek, bez względu na to, czy jedziesz na chwilę, czy na cały dzień, cena jest jedna. Za to pole namiotowe jest super tanie, bo jak dobrze pamiętam, to 5 euro bodajże za noc kosztowało, jakby ktoś chciał się tam przespać, tak więc coś za coś. Więc stwierdziliśmy, że to nie dla nas miejsce i jedziemy dalej. Jeden z panów w restauracji zaproponował nam, że koniecznie powinniśmy pojechać i zobaczyć także plażę Jales, jakkolwiek to się nazywa, że mam problemy z wymawianiem różnych nazw. Pojechaliśmy, no to znowu parę kilometrów, z tym, że trzeba jechać do góry, a potem znowu tutaj w dół. Ta plaża jest całkiem sympatyczna, ale znów my chcieliśmy znaleźć coś troszkę bardziej na dziko, żebyśmy byli sami, tak więc żeśmy się przesunęli tutaj troszeczkę w dół i znaleźliśmy dwie fantastyczne, naprawdę fantastyczne plaże, które gorąco polecam. Można dojechać samochodem na same plaże terenowym. Natomiast jeżeli nie chcecie wjechać lub nie możecie, to są miejsca, gdzie można się zatrzymać troszeczkę wyżej i znaleźć fajne miejsce i parę kroków dosłownie do tej plaży sobie dojść.
Zawsze żarty się cię trzymają. Palę gumę. O, pali gumę, no. Nie zejdę. Na tą stronę, to jest bardzo ważne.